Panie Chrystusie. Mamy dzisiejszy Ewangelii opis, który trudno jest wytłumaczyć i słowa Chrystusa jest łatwo zrozumieć. Jak to jest możliwe, że Pan Jezus chwalił nieuczciwego włodarza? Otóż odpowiedź przychodzi na końcu dzisiejszego fragmentu Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że synowie tego świata są sprytniejsi niż światłości. I Pan Jezus nie potępia tego, że synowie tego świata są sprytniejsi, ale nakazuje swoim uczniom, żeby również byli, wykazywali się pewnym sprytem, żeby osiągnęli przybytki wieczne. Ten spryt, który ludzie tego świata wykorzystują, żeby się wzbogacić, żeby mieć szczęśliwe, tak zwane szczęśliwe życie, żeby być podziwianymi, ten spryt, tę inteligencję my musimy zastosować, żeby zdobyć niebo, wieczne przybytki, eterna tabernakula, jak mówi, brzmi to po łacinie, eterna tabernakula. I to znaczy, że nie mamy być głupi, nie mamy być naiwni, nie możemy też myśleć w ten sposób, że manna nam z nieba spadnie, że nasz wysiłek jest zbędny. Musimy być sprytni w ten sposób, by nie grzesząc, by nie kłamiąc, by nie oszukując, zdobyć wieczne przybytki, byśmy nie usprawiedliwiali własnego lenistwa w pracy około zbawienia tym, że Pan Bóg o nas zadbał. Owszem, On zadbał o nas, ale dbanie Pana Boga o świat zawiera w sobie to, że ludzie mają wystarczającą mądrość, inteligencję, siły, żeby pracować około własnego zbawienia. Łaska nie zastępuje natury. Łaska uzupełnia, wywyższa naturę. Łaska buduje na naturze, ale ta natura sama w sobie pozostaje dobra, jakkolwiek zrobiona przez Jack Pierwody. To jest siły naturalne. Musimy po prostu wszystkie tak wykorzystywać, żeby przede wszystkim zdobyć wieczne przybytki, jak uczy nas Pan Jezus. A tutaj na ziemi dbać o to, żeby mieć pewne rzeczy, pewien standard, pewne powodzenie, o tym, o ile jest to konieczne, jest to, o ile to prowadzi do wiecznego zbawienia, o ile nie stoi to na przeszkodzie ku wiecznemu zbawieniu. Z tej dzisiejszej Ewangelii można też wysnuć taki wniosek, że ten włodarz, ten jego spryt był też swojego rodzaju pewnym miłosierdziem, to znaczy chciąc on się wkupić w łaski dłużników bogatego Pana w ten sposób, że darował im długi. Jest też tak, że my musimy o tyle podobnie postępować, że musimy tym, którzy nam są cokolwiek dłużni, wybaczać i nie liczyć tego, co oni nam robią, po to, żeby wkupiać się po prostu tą właśnie mamoną nieprawości, łaski. To, co jest samo w sobie, może być niebezpieczne, możemy odwrócić i wykorzystać do wiecznego zbawienia poprzez umiejętne dysponowanie różnymi środkami, umiejętną politykę, można powiedzieć. Można być dla innych kimś w pewnym sensie dobrym i w ten sposób pomagać samemu sobie, ale również tymże osobom. Ta dzisiejsza Ewangelia każe nam zatem używać naszego rozumu, pewnego sprytu, ale wyłącznie po to, żebyśmy kupując niejako ludzi, wkradając się niejako w ich łaski, ale w sposób oczywiście poczciwy, zyskiwali sobie przyjaciół, żebyśmy potrafili w sprytny sposób rozszerzać w ten sposób Boże, a nie zapominając o tym, że wszelkie rzeczy, które są nam dane, mają służyć wyłącznie do zdobycia wiecznych przybytków Królestwa Bożego. Święty Paweł w dzisiejszej lekcji mówi nam o tym, co to znaczy w liście do Rzymian, co to znaczy być synami Bożymi. Mówią wyraźnie, że nie otrzymaliście ducha niewoli ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów i w duchu tym wołamy Abba Ojcze. Żeby być synami Bożymi, trzeba mieć tego ducha przybrania. Trzeba mieć wiarę i trzeba mieć łaskę. I każdy człowiek jest synem Bożym. Każdy został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i z tej przyczyny ma
jest podobny do Pana Boga, ale wyłącznie posiadanie wiary i łaski czyni nas podobnymi do Pana Boga, czyni nas braćmi Chrystusa i czyni nas dziedzicami Królestwa Bożego. Dlatego jest to wielka, wielka łaska, ale też wielka odpowiedzialność, z której zostaniemy rozliczeni. Jak, czy zachowywaliśmy się faktycznie jak dziedzice Królestwa Bożego, czy dbaliśmy o nasze królestwo, naszą dziedzinę, o to, co nam jest obiecane, o życie wieczne, czy dbaliśmy, czy zachowaliśmy się tak, jakbyśmy byli dziedzicami tego świata, jakby cała nasza przyszłość miała się skończyć tutaj wraz ze śmiercią na ziemi, czy nasza wędrówka jest wędrówką do nieba, czy jest wędrówką tylko i wyłącznie do ziemi. Bycie dziedzicem Bożym oznacza wielką odpowiedzialność. Jesteśmy dzięki łasce i wierze w Chrystusa Jego krewnymi, Jego duchowymi krewnymi. Jesteśmy spokrewnieni z samym Bogiem człowiekiem dzięki łasce Chrystusowi. Stajemy się podobni Panu Bogu nie tylko z powodu stworzenia, ale również w najgłębszy, wewnętrzny, duchowy sposób. Doskonalenie chrześcijańskie musi polegać na upodobnianiu się do Pana Boga, do zlewania się z Nim, oczywiście nie w sposób panteistyczny, poprzez zatracenie własnej natury czy istoty, ale poprzez maksymalne zjednoczenie swojej woli, swoich myśli, swojego serca, całej duszy i ciała z Panem Bogiem. Dlatego zostaliśmy przeznaczeni, jesteśmy wybrani do dziedziczenia razem z Chrystusem Królestwa Bożego, do bycia krewnymi Pana Boga, można powiedzieć krewnymi Pana Jezusa, do bycia Jego sługami, Jego współdziedzicami. Tak jak Chrystus nas odkupił, tak i my przez nasze dobre uczynki w łasce, uświęcającej, możemy współodziedziczyć, współwyprosić i sobie niebo i być w jakimś tam oddalonym zakresie współodkupicielami nas sam. Nie tak jak Chrystus, który jest właściwym odkupicielem, ale również i my możemy dodać te nasze uczynki, które są konieczne, które się wymaga od nas Pan Jezus. Te uczynki muszą być uczynkami mądrymi, rozkropnymi, inteligentnymi, które to uczynki muszą oznaczać prawdziwe życie w Chrystusie, prawdziwe współdziałanie z łaską, które robił święty Józef i inni wielcy święci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i będzie to Pan Jezus Chrystus. Królowa Thank you.